Witam Was serdecznie. Witajcie. Jestem tak krótko zaraz po siłowni, więc od razu nagrywam dla Was filmik i chcę się podzielić z Wami taką refleksją, że życie nasze nie jest w sumie do bani. A dlaczego? Sam tak uważam. Nawet kiedy już wszyscy odejdą, kiedy zostaniesz sam, życie nie jest do bani. Jest wiele innych wspaniałych rzeczy na tym świecie, którymi można się cieszyć. Nawet powiem Wam, że znajduję radość ostatnio w pustce, w samotności. To też jest pewien rodzaj jakiejś takiej pasji, pracy nad sobą, żeby to osiągnąć taki stan. Być zawieszony w swojej pustce, samotności, umiejętnie znosić swoją samotność, nie nudzić się w swojej samotności, czy też wykorzystać swoją samotność, ale nie osamotnienie, może do końca mi chodzi, tylko samotność, żeby ją pozytywnie tak spożytkować, pozytywnie na swoje pasje, na prace związane z mieszkaniem, z różnymi innymi rzeczami, z domem i pracę przy sobie, jak ja to nazywam, na sobie, nad sobą i żeby się tym wszystkim cieszyć. Zauważcie, ludzie odchodzą na różne sposoby. Opuszczają nas, bo umierają. Wyprowadzają się gdzieś daleko. Nagle gdzieś znikają, nie mamy z nimi kontaktu. I tak w miarę upływu lat, kiedy nabieramy lat, to grono znajomych, rodziny zaczyna się kurczyć. Powiem Wam, że ono się potrafi skurczyć nawet do tego stopnia, że już nie mówimy wtedy o samotności, tylko o osamotnieniu. To jest najgorszy rodzaj samotności, osamotnienie. Ale i wtedy trzeba znaleźć sobie taką siłę i pogodę ducha, aby po prostu nie zwariować, czy nie zrobić sobie czegoś złego. Zapewne, jak ja domyślam się z drugiej strony kamery, wielu z Was doświadczyło lub doświadcza tego stanu osamotnienia lub tragicznej samotności. Braku partnera, braku rodziny, braku dzieci. Spotkaliście się zapewne z trudami ze strony rodziny, ze strony partnerów, ze strony przyjaciół, które Was jakby zepchnęły na margines tego życia w takiej symbiozie z przyjaciółmi czy rodzinnego. Nie z własnej woli i nie z Waszej winy oczywiście. Tak to się dzieje. Powiem Wam na własnym przykładzie, że ja mam tego swojego fanpage'a, jednego, drugiego, trzeciego, mam kanał YouTube i Facebooka i mam swoje pasje, nie? Ale wiecie co? Ja również jestem sam. Ale nie dopuszczam do tego, abym ja sfiksował od tej samotności, czy po prostu poczuł w sobie tragiczne osamotnienie. Aczkolwiek co niektórym może i chodziło o to, abym był jakiś taki osamotniony, gdzieś tam na poczuciu winy. Nie wiem, ludzie tak mają, że lubią nam dokuczyć, że lubią nam coś tam zmajstrować w naszym życiu, abyśmy to mieli gdzieś tam ciągle pod górkę. Uważam, że jest tyle wspaniałych rzeczy, takich jak fotografia, film, sport, książka, naprawdę medytacja, którą ja ostatnio stosuję, filozofia wschodu, bardzo mi pomagają właśnie wykłady Ajahna Brahma, mnicha buddyjskiego, zresztą to Anglik, ale jest mnichem. I powiem Wam, że słuchając jego wykładów, czy jakichś innych tam, jak ja to zawsze nazywałem, mędrców internetu, jest mi łatwiej z tym, jakby łatwiej iść moją ścieżką i zmagać się z samotnością, bo tutaj dzisiaj mówię o samotności, z problemem samotności, zrozumieć, co to jest samotność, zrozumieć jakby samego siebie. A co najgorsze w tym wszystkim jest, że żeby nie stać się też sfrustrowanym człowiekiem, bo jak wiecie, frustracja prowadzi do tego, że często złorzeczymy, nie odpuszczamy, nosimy w sobie też zemstę i często słuszną, ale ta zemsta spala nas, ta zawiść spala nas, to co byśmy chcieli wyrzucić z siebie, bo ktoś tam gdzieś po drodze nas gdzieś tam skrzywdził i przez to staliśmy się samotni czy osamotnieni,
No bo to z tego się przeważnie bierze. Nie z tego, że wszyscy wymierają. Często jest tak, że no po prostu życie nam wkłada takiego figla, że no nie z własnej woli jesteśmy w takiej, a nie w takiej sytuacji. Ale wtedy, żeby nie sfiksować, nie zwariować, trzeba umieć odpuścić. Odpuścić, o czym ja zawsze mówiłem. Ja wam też mówiłem w kolejnym filmie, w ostatnim filmie, który nagrywałem, że będę nagrywał właśnie filmy, taką serię filmów o ludziach trudnych. No jeszcze chwilę i będę nagrywał, że będę o nich mówił. Jak właśnie to, już jakby po części wstępem do tego filmu jest to, co dzisiaj mówię, że ci trudni ludzie, o których ja mówiłem, psychopaci, ludzie, którzy mają narcyzm, ludzie z zaburzeniami osobowości i z różnymi innymi tam odcieniami socjopaci, wszyscy ci gdzieś tam po drodze, utrudniając nam życie, też po części przyczynili się do tego, że my jesteśmy gdzieś samotni. Ale na Boga. Nie możemy w tej samotności doprowadzić siebie do obłędu, jak już mówiłem. Trzeba umieć żyć w tej samotności tak, jak żyję ja. Ja czytam, ja trenuję, pływam, piszę, czymś się też zajmuję, żeby żyć, prawda? Wykonuję jakąś pracę, coś zarabiam. Postanowiłem zrobić coś takiego, bo wiadomo, przyjaciele sami mnie nie znajdą, więc postanowiłem odszukiwać na nowo przyjaciół, bardziej z nimi trzymać, nie zaniedbywać moich przyjaciół, wręcz ich kochać, lubić i szanować ich za to, że oni są i coraz lepiej mi to wychodzi. Tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie jestem, nawet na siłowni teraz jak byłem, zaczynam zbliżać się do ludzi, którym kiedyś tylko stawkowo mówiłem cześć, dziś z nimi już rozmawiam. Jestem na takiej bliższej stopie koleżeńskiej, coś mi tam doradzają, coś mi mówią, tak jak dzisiaj pomógł mi kolega, gdzie mam się udać samochodem, aby wymienić lewe światło, żarówkę w reflektorze lewego światła mijania, żebym zapłacił jak najmniej. No i zamiast zapłacić tam powiedzmy 150 zł, to ja za tą robocizę zapłaciłem tam powiedzmy te 50 zł, nie? Z żarówką, już dobrą żarówką. Także to jest właśnie to, że ktoś mi, żeby warto mieć grupę tych ludzi. Mam już więcej tych telefonów, ludzi, którzy do mnie dzwonią, którzy ze mną rozmawiają. I to samo możecie zrobić wy. Oprócz pracy, poza pracą, uciekać na spacery, fajne widoki, odpoczywać, ale trenujcie. Nie musicie trenować jak zawodowcy. Wiadomo, na olimpiadę już nie pojedziecie, no chyba że dla niepełnosprawnych. Ale do czego zmierzam? To takie moje techniczne powiedzenie. Ale starajcie się, aby żyć pełnią życia i zaczynać z kolei na nowo jakby dbać o te wszystkie znajomości, odkrywać je na nowo, pielęgnować i znowu to życie powolutku rozkwita. Tak jak wiosną rozkwitają pąki białych róż, tak powiedzmy. Czy tam wiosną, chyba wiosną, tak. Czy tam jakieś inne kwiaty. Dobrze. I do czego zmierzam? Nie bójcie się tego stanu. Ja miałem taki stan, gdzie szedłem dobrą ścieżką, trzymałem się pewnych zasad i zauważyłem, że odchodzę od tej ścieżki, ponieważ to, co się dzieje we mnie, co się wydarzyło w moim życiu, zaczyna mnie spychać w drugą stronę, w tą złą stronę, w te złe emocje, w te złe myśli. I to zaczęło mnie spalać, aż zrozumiałem, Robert, odpuść. Odpuść, bo i tak nie wygrasz z tym, o co ci w życiu tak naprawdę chodzi. Nie wygrasz z tym i z tym człowiekiem, nie poradzisz sobie. Musi przyjść czas, musi przyjść zrozumienie tej danej osoby. Konkretnie chodzi mi o osobę tam z mojej rodziny. Wy na pewno wiecie i domyślacie się, ja nie chcę tutaj za dużo mówić, aby nie było większej afery z tego. Natomiast wiem jedno, że kiedy już wszyscy odejdą, ale dosłownie wszyscy, tak jak to stało się u mnie, jest jeszcze coś takiego. Ktoś taki, jak Bóg, ta wiara, wiecie, w cokolwiek wierzycie, Budda, Jezus, Bóg, bądźcie silni, bądźcie pełni nadziei, olejcie tych wszystkich frustratów, którzy wam niszczą życie po drodze, psychopatów, socjopatów, nie wiem, ludzi z zaburzeniami osobowości, narcyzów, ludzi, którzy są mitomanami i różnych, przeróżnych spotkałem na swojej drodze. Ja
Też nie byłem do końca zawsze dobrym człowiekiem i na pewno nim nie jestem, ale zawsze mam coś takiego w sobie, że jak widzę w sobie coś złego i mi tam o tym mówią, to ja to zmieniam lub też pracuję nad sobą. Nie mówię, że walczę ze sobą, bo ktoś napisał tam w jakimś poście i wstawił to ludziom, że walka ze sobą i tak dalej. Nie walczymy ze sobą. Na Boga, my pracujemy nad sobą i to ciężko pracujemy. Pracujemy wszędzie, w ruchu, medytując, rozmyślając, rozważając o naszym życiu, co takiego złego robimy, aby to poprawić, aby nie tylko społeczeństwo odbierało nas lepiej, ale też, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, katolikami, czy jakiegokolwiek innego wyznania, to musimy wiedzieć, że nasze relacje musimy poprawiać z tą siłą wyższą, czyli z Bogiem. Też zmieniamy się dla siebie, też zmieniamy się po to, żeby nie być trudnym człowiekiem dla innych ludzi, żeby innym ludziom łatwiej było nas znosić, czy to sąsiadom, koleżankom, kolegom, czy gdziekolwiek jesteśmy. Jak miło jest ustępować ludziom miejsca w tramwajach, jak miło jest przepuszczać ludzi w drzwiach, i pierwszy, na ulicy, ustępować miejsc, przynieść komuś kwiaty, powiedzieć pierwszy dzień dobry, uśmiechnąć się, jakie to jest cudowne i wiecie, to wraca. To wszystko wraca. Ta uprzejmość, ta kultura, to dobre słowo, ta cała magia dobra w sercu, ona wraca. Bo wiecie, jest zła karma i dobra karma. I pracujcie na tą dobrą karmę, ona wraca już teraz za waszego życia. Ale wiecie, jest ta zła karma, którą też produkujemy i ona też do nas wraca. Którą też jakby generujemy. Ona wraca do nas też. I starajmy się jak najmniej tej złej karmy wygenerować, tylko jak najwięcej tej dobrej. To można porównać do emocji złych lub dobrych. I powiem wam jedno, że wszyscy, którzy również wam po części zniszczyli życie, do nich ta karma zła wróci. Wróci i nie musicie się niczym ani mścić, ani też przeżywać tego wewnętrznie, ani złorzeczyć im, ani nic nie robić. Po prostu puśćcie to. Niech to jest tak, jak jest wszystko. Idźcie swoją drogą, a ta zła karma do nich wróci. Wróci na 100%. Uwierzcie mi, zajmuję się tym tematem lata. Do filozofii wschodu, do buddyzmu wróciłem też już chyba po 20 latach, czy nawet więcej. Jako młody chłopak miałem gdzieś tam, ja wiem, może 19 lat, jak się tym zająłem wszystkim. I ta ścieżka zawsze była dla mnie najbardziej prawidłowa. Jak wracam do tej ścieżki, to jest ok. Nie schodzę z tej drogi. To nie znaczy, że wam wciskam, abyście wy zajmowali się buddyzmem, czytali filozofię wschodu, czy słuchali Ajahna Brahma, czy innych nauczycieli, czy innych mędrców. Nie. Chodzi mi o to, aby wam przekazać to, abyście na co dzień czynili dobro, a to, co wam zostało wyrządzone, to całe zło, abyście odpuścili i zostawili to tak, jak jest. Niech to płynie. Pozwólcie temu płynąć. To zło niech przez was przepłynie, a wy dawajcie dobro, niech ono płynie w stronę ludzi. Z waszego serca dobro, przelewajcie to dobro do serca drugiego człowieka. A zobaczycie, że warto. Warto, to jest taka dziwna magia, którą dziś wyjaśnia chyba fizyka kwantowa, czy gdzieś tam o tym mówią. To są rzeczy jakby, dzisiaj wydaje się komuś jakieś science fiction, ale rzeczywiście tak się dzieje. Kto jest dobrym obserwatorem, kto obserwuje świat i ludzi, ten widzi, że są pewne rzeczy, widzi jakby, czuje, że są takie rzeczy, których nie można dotknąć, ale one się dzieją. Czyli powiedzmy to dobro, nie widzisz tego, możesz zrobić jakiś uczynek, ale nie widzisz tego dobra, tego piękna, które płynie w drugą stronę. Ono jest nienamacalne do drugiego człowieka, ale i ono wraca. Tego nie widzisz, ale to się dzieje. To się dzieje i to do was wróci. Zaufajcie. Robert Raflewski. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Teraz wstać z pozycji Sezara. To jest problem.